Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcie nam, że i królowie chcecie i jedziecie. Ono człowie nie ma tronu, i ten ładnie cieszy, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Ono złowie nie ma tronu i ten ładnie cieszy. Jego zgonu już się w świecie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeżywamy dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego. Pragniemy, tak jak niegdyś mędrcy przynieśli Jezusowi dary, złoto, kadzidło i mirę, tak my dzisiaj zamiast złota przynosimy swoją miłość. Zamiast kadzidła swoje modlitwy, troski i zamiast miry wszystkie nasze cierpienia, nasze lęki, to co nas może boli, co czasem dla nas jest trudne do zrozumienia, do przyjęcia tak po ludzku. Ale pragniemy to Jemu oddać, aby On to przemienił, aby naszą miłość umocnił, aby nasze troski, wtedy kiedy nam trudno, nas napełnił nadzieją, aby nasze cierpienia ukoił swoją łaską. O to dzisiaj się modlimy i pragniemy także przez poświęcenie kredy dzisiaj zaprosić Go do swoich mieszkań. Zawsze pisze się na drzwiach C plus M plus B, co oznacza Christus mansionem benedicat, czyli Chrystus błogosławi to mieszkanie. Chcę pobłogosławić Twoje serce i w nim zamieszkać. I Ciebie prowadzić przez całe życie. Witamy też wszystkich telewidzów, którzy z nami łączą się podczas tej mszy świętej. Szczególnie tych, którzy są chorzy, cierpiący. Cieszymy się, że modlą się razem z nami. Także za nich pragniemy się dzisiaj modlić. Ja tę mszę świętą sprawuję za świętej pamięci rodziców Barbary i Bronisława Bernackich oraz brata Zdzisława. Przeprosimy na początku tej mszy świętej dobrego Boga za nasze grzechy, za zaniedbanie dobra, za nasze upadki. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem zaniedbania. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała, wielka chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazd objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłyska nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. I pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się Twoje serce. Bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie. Zasoby narodów przyjdą ku Tobie. Zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto Słowo Boże. Amen. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Za Niego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Królowie Tarszysz i Wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą pokłon wszyscy królowie. Wszystkie narody będą mu służyły. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
nędzarza ocali od śmierci. Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I odpożywszy swe skarby, ofiarowali dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Panu, na wiele sposobów można odczytać dzisiejszą Ewangelię. Zazwyczaj robimy to na sposób radosny, bo temat bardzo wdzięczny, piękny, wiele razy nawet ekranizowany, jak to trzech mędrców czy też magów podróżuje do Chrystusa, jakie to mają przygody, perypetie, jak w końcu docierają i uszczęśliwieni oddają mu pokłon, dają swoje dary. To jest takie najpiękniejsze tłumaczenie tej Ewangelii, takie
z wielką dozą radości, bo o to chodzi w tych świętach. Oczywiście są też tłumaczenia głębsze, co oznaczają te dary, jaka z tym tradycja związana. Ważne jest to w tym tłumaczeniu symbolicznym, cenniejszym dla nas, że to jest jak gdyby drugi filar świąt Bożego Narodzenia. Oto na początku Chrystus, który się rodzi w stajence betlejemskiej, pasterze, radość, która przychodzi na świat, radość, którą przecież wspominaliśmy tak niedawno, a oto teraz symbolicznie ten ścisły czas Bożego Narodzenia zostaje zamknięty tym, że przedstawiciele dalekich ludów docierają do Chrystusa. Tym samym ukazane nam zostaje, że wiara to nie coś ekskluzywnego dla wybranych, ale że Bóg nie ma względów na osoby, że przychodzi do każdego człowieka. To też wielka wymowa dzisiaj w świetle tego dnia, gdy nasze ofiary, nasze modlitwy są przeznaczone na misje święte. Cały Kościół się jednoczy, żeby wspomóc tych, którzy głoszą dobrą nowinę. W tych zakątkach ziemi, gdzie jeszcze o Chrystusie nie słyszano. I to jest niesamowite, to jest piękne, że ludzie chcą wiedzieć, chcą słyszeć. To często na terenach, gdzie tą wiarę trzeba przypłacić życiem, zapłacić najwyższą cenę. Ale chcą, ale pragną Chrystusa. Ale jest też trzecie tłumaczenie. Takie już mniej radosne. Choć bezpośrednio nie wynika z tego tekstu. Bo cały czas magowie, mędrcy, to w oryginale mówi się magoi, stąd to słowo, idą. Ale jak idą? W jaki sposób są prowadzeni? Docierają do celu, są już bardzo blisko i zaczynają się trudności. Oni nie tak od razu trafiają do Chrystusa. Co mówi Ewangelia? Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Pytali. I chwilę dalej słyszymy, skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Wynika z tego tekstu, że owi mędrcy docierają prawie że do celu, że docierają do Jerozolimy i pytają. Nie od razu trafia się do najwyższych władz. My to wiemy po sobie najprościej, jak nie znamy celu, zapytać przechodnia. Zapytać kogoś, kto tu żyje, mieszka. Więc i oni musieli pytać. I wszędzie to samo kiwanie głową, nie wiemy. Nie wiemy, nie wiemy, nie wiem, nie mam pojęcia, a kto to jest. Aż w akcie desperacji trafiają przed najwyższego namiestnika. Ten też nie wie. Herod jest w wielkim szoku. Z tym dopiskiem, a z nim cała Jerozolima. O co chodzi? Trzech ludzi z daleka przybywa, pytają o kogoś, o króla, my nic nie wiemy? I dopiero zaczynają się narady, dopiero zaczynają się poszukiwania. Co tak naprawdę się stało? Kto to jest? Gdzie on jest? Dopiero wtedy owi mędrcy do Chrystusa docierają. To nie było od razu po narodzeniu. Już tu jest mowa, że trafili do domu, gdzie był Józef, Maryja i Dzieciątko Jezus. A przecież gdy nie wrócili do Heroda, czyli krótko po opisywanym wydarzeniu, Herod wydaje dekret, żeby zgładzić wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch. Czyli Pan Jezus już jakiś czas na ziemi jest. A ci, którzy są najbliżej, nic nie wiedzą. Aż się wierzyć nie chce. Tam z daleka spragnieni Chrystusa, spragnieni Boga ludzie przybywają, a swoi go nie poznali. Tak Jezus kiedyś gorzko powie na swój temat. I taka kalka niestety na dzisiejsze czasy dla nas,
też pstryczek w nos, że często gęsto przypominamy tamtych ludzi, zabiegani w wirze swoich prac, obowiązków w schemacie kolejnych dni, tygodni, miesięcy, lat, w takim kieracie radości i smutków. I gdzieś ten Chrystus, zamiast być w centrum, gdzieś tam jest. Ale pytanie, gdzie? Dziś tak samo, to od czego zacząłem. Są tereny misyjne. Są tereny, gdzie głosi się Chrystusa, gdzie pragnie się Chrystusa. Gdzie ludzie autentycznie wszystko za Niego dają. Gdzie ginie się. Według badań prowadzonych co 3 minuty ginie na świecie chrześcijanin. Coś niepojętego. Że tam się chce, a tutaj no jest, tak, jakoś to jest. Ale gdzieś tej rewelacji zapału nie widać. Tak się Chrystus wkorzenił w to życie, że niby chrześcijańska Europa, chrześcijańska Polska, no jak się patrzy na doniesienia prasowe czy telewizyjne, to chyba tylko z nazwy. I to niestety z roku na rok coraz większe odejście od Chrystusa, coraz większa ignorancja. I to nie tylko na tych szczeblach wysokich, ale no niestety tutaj nisko też. I w rodzinach, i często w nas samych. Chrystus, który przyszedł dla całego świata. Bez wyjątku, dla każdego z nas. Chrystus, którego tak czcimy. Mało tego, pragniemy wyznać wiarę w Niego, dać świadectwo, tą kredą drzwi naszych domów opisać. A jak jest w środku? A jak jest w naszych sercach? Każda droga ma taką jedną podstawową właściwość. Nie tylko te polskie drogi, mniej lub bardziej równe, ale też drogi naszych serc. Mają tą właściwość, że kiedyś się kończą, że dokądś prowadzą. Oby na końcu naprawdę był Chrystus, a nie gdzieś na poboczu, bo można się nieźle przejechać, a zawrócić się przecież nie da. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany z Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i życia wiecznego w przyszłym świecie. Otwórzmy teraz przed Chrystusem nasze serca i przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za pasterzy Kościoła, by sumiennie wypełniali obowiązek prowadzenia wspólnoty wiernych ku Chrystusowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się o misyjne zaangażowanie wiernych, także dzieci i młodzieży, aby dobra nowina o Jezusie dotarła do wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby rozwijała się w niej kultura rodzinnego świętowania. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, które przyjmują kapłanów z duszpasterską wizytą, aby było to dla nich spotkanie umacniające wierze i wspólnocie Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich tych, którzy łączą się z nami podczas tej liturgii eucharystycznej przez naszą telewizję kablową. O zdrowie dla nich potrzebne siły, łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, których ziemska pielgrzymka dobiegła już końca, przede wszystkim za polecanych w tej mszy świętej, zmarłych rodziców Barbarę i Bronisława oraz brata Zdzisława, aby z Bogiem przebywali w wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, aby była ona dla nas umocnieniem w drodze przez życie i rozjaśniła codzienny szlak wiodący ku Bogu. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Królu królujących i Panie panujących, bądź uwielbiony za Twoją miłość, której przez liczne łaski możemy doświadczyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Mędrcy świata, złość okrutna, niech naśladuje. Wieś okropna, wieś to smutna, Herod spisę kluje. Nic monarchów nie odstrasza, po Betlejem świeżo. Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monarchów nie odstrasza, po Betlejem świeżo. Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Módlcie się, moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła. Nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który jest światłością świata, objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową. I my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Twój Syn jednorodzony, równy Tobie wiecznej chwale, ukazał się jako prawdziwy człowiek. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim ze Świętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętą Katarzyną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Ryszarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, odbacz na spokoje. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promieni swym rodzi. Aniołowie
ratują. Niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy i z miłością ją przyjmowali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskich, dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego, zwanego w tradycji świętem Trzech Króli. Podczas mszy świętych błogosławimy kredę. To właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszka litery C plus M plus B 2013, które oznaczają prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom. Chrystus mansionem benedicat. Niektórzy odczytują też ten znak liter jako imiona trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na misje święte. Dzisiejsze święto przypada również misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii, aby dobra nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich ludzi. Kolekta z najbliższej niedzieli przeznaczona będzie na parafialne cele gospodarczo-remontowe. Trwa czas kolędy parafialnej. Rozkład kolęd jest następujący, także wywieszony jest w gablotach ogłoszeń i przypominamy, że w związku z kolędami okazja do spowiedzi będzie w tym czasie przed porannymi mszami świętymi, a biuro parafialne będzie czynne codziennie rano od 8 do 9. Jeśli chodzi o rozkład kolęd, wygląda następująco. Dzisiaj jeszcze od godziny 14:00 Kochanki strona prawa, kochanki strona lewa od Nadleśnictwa i ulica Kościuszki numer 5. W poniedziałek jutro ulica Zajezdna, plac Koszarowy, ulica Paderewskiego, ulica Chojnicka i ulica Krzywa. We wtorek ulica Sobieskiego od 1 do 11, ulica Sobieskiego od 2 do 20 i od 13 do 17, ulica Rycerska i 16 Dywizji. W środę ulica Kościuszki numer 7, ulica Kościuszki numer 25 do 45 i ulica Kościuszki numer 47 do 79. W czwartek ulica Kościuszki numery od 81 do 97, ulica Kościuszki numery od 101 do 119 i ulica Kościuszki numery od 121 do 131. W piątek ulica Dmowskiego, ulica Zielona, domki numer 3, 7, 9 oraz od 2 do 12. Kolejna to ulica Korczaka, domki i ulica Korczaka numer 24. W sobotę ulica Korczaka numer 21, ulica Korczaka numer 22. W niedzielę Stadnina,
na zewnątrz, druga kolejna to stadnina numer 2 i trzecia to ulica Kościuszki, numery od 8 do 28. I w poniedziałek za tydzień ulica Kościuszki, numery od 32 do 48, numery 50 do 64. I we wtorek 15 stycznia ulica Kościuszki, numery od 68 do 96, ulica Kościuszki numer 98 i ulica Kościuszki numery od 100 do 134. W minionym tygodniu oprócz wcześniej podanych zmarłych pożegnaliśmy również w naszej wspólnocie parafialnej świętej pamięci Jana Kamka z ulicy Krasickiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. I przez Boże miłosierdzie odpoczywa w pokoju wiecznym. Podajemy do wiadomości, że także od dzisiaj, od godziny 17, transmisję mszy świętych z naszych kościołów starogardzkich można także oglądać w internecie na stronie www.kociewiestolica.pl. Dobrze, jak mamy w swoim życiu jakiś kompas, busolę, jak mamy światło. Taką gwiazdę potrzebuje każdy z nas, nie tylko ci mędrcy sprzed 2000 lat. Taką gwiazdą już dzisiaj jest dla nas Chrystus. I to On wskazuje nam drogę. I On daje nam światło w tych naszych różnych ciemnościach, które przeżywamy w życiu. Niech On będzie także światłem dla nas w tym najbliższym tygodniu. Dla wszystkich, dla tych też, którzy tu nie mogą być, ale łączą się z nami przez telewizję, dla tych wszystkich chorych, cierpiących. Niech Bóg was wspomaga i daje potrzebne łaski. A teraz powstańmy, poświęcimy kredę, którą oznaczymy drzwi swoich domów. Boże, jedyna i wieczna światłości, Ty przeprowadziłeś mędrców do Twojego Syna i objawiłeś Go im jako Króla nad królami. A oni uwierzywszy, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Racz pobłogosławić tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz doskonalszą światłością dla świata, a zwłaszcza dla szukających Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Podnieś rękę, Boże, cieś się. Błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność stało i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność stało i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i